Paweł, za chwilę wylatujesz na miesiąc do Stanów Zjednoczonych. Nietypowy obóz przygotowawczy, ale do tej pory formę robiłeś w Polsce. Za 5 tygodni walka. W jakim teraz jesteś etapie przygotowań? Na pewno jestem w lepszej formie niż byłem przed walką z Roem Jonesem, dlatego że po walce tydzień czasu tylko odpuściłem sobie. Po tygodniu czasu w Białymstoku był mój trener Piotr Pożyczka. Cały czas trenowaliśmy dosyć ciężko, po dwa razy dziennie, tam po 9-10 treningów tygodniowo robiliśmy, także dosyć intensywnie. Z tym, że może te treningi nie były aż tak mocne, ale bardzo dużo pracowaliśmy nad techniką. Praktycznie codziennie byłem jakąś tarczę, troszeczkę sparingu. I tak jak mówię, na pewno jestem w lepszej formie niż byłem przed walką z Rojem. No i tak to wygląda. W Stanach nastawiacie się głównie na sparingi z różnymi rywalami? No myślę, że ogólnie ja nastawiam się na treningi. No, mam nadzieję, że te Stany podniosą jakiś poziom mojego boksowania. Chciałbym zobaczyć, jak to tam wygląda. Nigdy nie byłem w Stanach. Zobaczyć te gymy, jak zawodnicy tam się prezentują, co oni boksują. Trener cały czas od walki, te 10 dni przed walką z Rojem i później już kilka tygodni, dobrych tygodni, około 2 miesięcy cały czas przestawiam je na ten właśnie styl amerykański. Już dosyć dobrze mi to wychodzi. I plus te Stany, no pomoc jakichś tam innych trenerów, ma być też Emmanuel Stewart, także trener na pewno będzie korzystał z jakichś jego podpowiedzi. I myślę, że to będzie tylko dobrze dla mnie. W Stanach sparować myślisz będziecie z zawodnikami, którzy będą przypominali twojego najbliższego przeciwnika Sabichiego, czy raczej z kim trafi się okazja, jeśli na przykład będzie Andy Lee do sparingu, to skorzystacie z tej okazji? Nie, będziemy sparować ze wszystkimi. Tam nieważne, czy leworęczny, praworęczny, niski, wysoki, będziemy sparować ze wszystkimi. Ja przed walką z Rojem sparowałem z Mańkutami, też zmieniali się zawodnicy, był wyższy, niższy, ciężka waga, średnia waga, Mańkut normalny. Także dużo, na pewno dużo sparingu, bo to na sparingu najwięcej można się nauczyć. Teraz jedziesz do Stanów na przygotowania, lecisz do Stanów na przygotowania, a w przyszłości myślisz, będą też walki w Stanach Zjednoczonych już w niedługiej przyszłości? No, była już szansa przecież zaboksowania. Początkowo mieliśmy lecieć troszeczkę wcześniej, z 2 tygodnie wcześniej. Tam była też możliwość zaboksowania w Stanach. Także myślę, że w przyszłości sprawa jest otwarta. Na razie jedziemy tam na treningi, przygotowywać się do walki w Wielice 13 października, wracamy 7, czyli na tydzień przed walką, a dalej czas pokaże, jak będzie. Ja na pewno też chciałbym się tam pokazać na rynku amerykańskim. Mam już parę tych lat, myślę, że odpowiednie doświadczenie, żeby brać duże walki. Chciałbym na pewno tam boksować w Ameryce i zobaczymy, jak to będzie.